Ludzie, nie jestem zawiedzona. Czuję, że chyba nie ma ratunku dla niektórych z was. Siedzę sobie w moim pokoju u rodziców, pakując się na wycieczkę, gotowując już okulary przyszkoleńcze na wyjazd. I mam lekcję z moimi uczniami. I mam lekcję z takim jednym mężczyzną, który przychodzi do mnie. I ja pytam się go, co chciałbyś poćwiczyć na lekcji. A on mówi mi, chcę poćwiczyć rozumienie ze słuchu. Chcę rozumieć wszystko, co mówią ludzie po niemiecku. Co ja wam takiego zrobiłam? Co ja wam takiego zrobiłam, żebyście myśleli, że ja jestem czarodziejką? Nie wiem, jak bardzo moje filmy mają wpływ na wasze życie i naukę języka. Ja nie jestem czarodziejką. Nie umiem sprawić, żeby ktoś w ciągu jednej lekcji nauczył się rozumieć wszystkiego w danym języku. Nie wiem, co jest z wami nie tak, że naprawdę myślicie, że przyjdziecie na lekcję do kogoś, nauczyciela i powiecie mu, chcę nauczyć się ogólnie języka, rozumieć ogólnie, mówić ogólnie i ta osoba ma ci pomóc. Słuchaj, nauczyciel języka istnieje po to, aby mógł pomóc ci doszlifować pewne elementy, które już się nauczyłeś, albo które uczysz się sam. On nie może nauczyć się za ciebie. Czy ty naprawdę wierzysz, że to jest możliwe? Czy ty naprawdę wierzysz, że przyjdziesz na lekcję, powiesz komuś, nauczycielowi, chcę umieć mówić płynnie po niemiecku o wszystkim i on zrobi coś, wyciągnie królika z kapelusza, tak? I nagle po jednej lekcji będziesz umiał mówić o wszystkim. Jeśli subskrybujesz, to znaczy, że jesteś realistą. I realiści wiedzą, że jeśli chcesz nauczyć się języka, to nie możesz polegać tylko na nauczycielu i nie możesz polegać na tradycyjnych metodach, ponieważ tradycyjne metody nie działają. Sorry, chciałam być miła w poprzednich filmach, chciałam mówić ogólnie, że tak, moje metody są dobre, ale ogólnie inni nauczyciele mają inne metody. Nie, sorry, ale moim zdaniem jakby większość nauczycieli języka to po prostu jakiś żart. A jeśli nadal wierzysz, że te wszystkie Duolingo i aplikacje językowe i uczenie się wszystkiego, uczenie się ogólnie języka, po prostu robienie jakichś gramatycznych ćwiczeń i nie wiem, jakichś durnych zadań ci pomoże, to proszę, nie mów nikomu, że mnie znasz, nie subskrybuj tego kanału i proszę, nie mów nikomu mojego nazwiska, ponieważ ja jestem zawiedzona. Jestem zawstydzona, jeśli ty to wierzysz. Więc co robimy, jeśli przychodzimy do kogoś na lekcję języka? Mówimy dokładnie, czego chcemy się nauczyć. Mówimy mu, hej, dzisiaj chcę poćwiczyć mówienie o sobie. Dzisiaj chcę poćwiczyć mówienie o mojej rodzinie, o jedzeniu, o mojej pasji. Chcę poczytać jakiś tekst, chcę, żebyś zadała mi pytania do tego tekstu, żebym mógł wypowiedzieć się. Chcę, żebyś wytłumaczyła mi jakąś część gramatyki, jakąś część, jakieś część mowy, której nie rozumiem. To chcę dzisiaj poćwiczyć na lekcji i to robimy. Musisz mieć konkretny plan na każdą lekcję z nauczycielem. Jeśli nie wiesz, czego chcesz nauczyć, to nie nauczysz się niczego. Ups, powiedziałam prawdę. Mam nadzieję, że nikt za to nie zabije, zwłaszcza właściciel aplikacji językowych. Jedyny sposób, abyście przestali być żałośni i żebyście zaczęli uczyć się poprawnie, jest zdanie sobie sprawy, że nauczyciel to może być twój mentor, albo po prostu jakiś randomowy facet czy kobieta z internetu, który po prostu nabija wam kasę za godzinę. Wy musicie jeszcze przed lekcją rozpisać sobie cały plan rzeczy, których chcecie się nauczyć w danym języku. I z tym przychodzicie do nauczyciela. A nie, co chcesz się poćwiczyć, pytam się mojego ucznia. A, nie wiem, zaproponuj mi coś. Ja mówię, okej, mogę zaproponować moim zdaniem, co powinieneś umieć, bazując na informacji, które podałeś mi w twoim życiu, ale nie wychodź z takiej lekcji nieszczęśliwy, nieusatysfakcjonowany, ponieważ to twoja wina, jeśli przebędziemy coś, co cię nie interesuje. Nie jesteśmy w szkole, więc ja wiem, że tak bardzo chcesz teraz powiedzieć komuś o tej głupiej dziewczynie w internecie, pokazać, nawet memy ze mną zrobić, wstawić mój filmik gdzieś na wykop czy na Twitter i powiedzieć, patrzcie na tą dziewczynę, ona mówi, że aplikacje językowe nie działają i że ludzie są żałośni, bo nie wiedzą, jak uczyć się języków i polegają tylko na korepetytorze. Proszę bardzo. Dzięki temu nawet nabiję sobie fame, bo szczerze mówiąc, każdy negatywny komentarz, jaki dostaję na tym kanale, mówi mi, że robię coś dobrego. Ponieważ gdybym nie robiła czegoś dobrego, co komuś pomaga, nigdy nie otrzymałabym złego komentarza. I ogólnie, jak pod filmem dostaję dobry komentarz tylko, nie mam negatywny, tylko same pozytywne, zastanawiam się, co zrobiłam źle. Czy ja nie jestem kontrowersyjna wystarczająco, żeby ten kanał rósł i żebym przyciągała hejterów? Bo na tym mi zależy. Muszę przyciągnąć hejterów, ponieważ oni dają mi fame i oni wybijają mój kanał i wtedy więcej ludzi może obejrzeć moje filmy. Dlatego zachęcam do pisania cokolwiek chcecie w komentarzach, nie obchodzi mnie to. Oczywiście doceniam pozytywne komentarze i wszystkie czytam. A więc co robimy? Jak uczymy się języka poprawnie? Nie oglądamy żadnych durnych filmów pod tytułem dialogi A1, poziom A2. Nie oglądamy żadnych
nie oglądamy, nie wchodzimy na jakieś strony typowo takie British English, no chyba, że naprawdę jesteśmy, nie wiem, w te studiach gdzieś, studiujemy ten język, nie wchodzimy na żadne aplikacje językowe, nie ściągamy żadnych na telefon, nie oglądamy jakichś durnych filmów z napisami polskimi, ponieważ to też nie działa. Oglądamy filmy bez napisów w ogóle, albo oglądamy filmy z napisami polskimi, później oglądamy ten sam film z napisami w tym języku, a później oglądamy ten film po raz trzeci bez napisów. Ogólnie jak przechodzicie tę lekcję tego korepetytora i mówicie mu, chcę nauczyć się wszystkiego ogólnie rozumienia z słuchu, czy chcę ogólnie mówić o wszystkim w języku obcym, możecie, wiecie co jeszcze możecie zrobić? Ja tego nie wiem, ale przynieście sobie taką kartkę i długopis. Wpisz tutaj sobie, nigdy nie nauczę się języka, nie mam pojęcia co robię, polegam na konwencyjnych metodach i przyklejcie sobie na czoło. Napiszcie sobie, jestem żałosny i przyklejcie to sobie na czoło, bo tacy właśnie jesteście. Jesteście żałośni, jeśli naprawdę wierzycie, że poprzez naukę wszystkiego i ogólnych tematów możecie dojść gdziekolwiek. Chyba poobrażałam za dużo ludzi, chyba teraz nawinie się fala hejtu. Co robimy? Oglądamy filmy, które nas interesują. Oglądamy seriale, które nas interesują bez napisów. Oglądamy vlogi na YouTubie, uczymy się całymi tekstami, piszemy teksty o sobie i o tych rzeczach w danym języku. Piszemy plan na cały miesiąc, czego się uczymy w danym języku i z korepetytorem ćwiczymy mówienie tekstów, ćwiczymy gramatykę, której nie rozumiemy i czytanie i słuchanie. To wszystko. A więc mogę dalej iść się pakować na mój wyjazd. Co prawda będę nagrywać więcej albo mniej w najbliższym czasie. Będą też to inne tematy, ale będę nagrywać wciąż o językach. Będę nagrywać vlogi z podróży, bo właśnie wybieram się w kolejną podróż. Więc mam nadzieję, że też Wam pomogą na pewno nie tylko w nauce języków, ale też w odkrywaniu świata i zobaczeniu innych kultur, bo takie ją właśnie planuję nagrywać. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!